Europa, Ameryka Północna i Południowa, Azja i Australia. To wszystkie kontynenty, na których wygramy dzisiaj grę w Fortnite. Koniecznie oglądajcie odcinek do samego końca, bo zrobiliśmy tutaj aż 5 winów i działy się naprawdę szalone rzeczy. Zostawcie łapę w górę, jeżeli lubicie tego typu odcinki oraz pamiętajcie o kodzie ZAKSZAK i ty w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie. A więc widzowie, pierwszy serwer, czyli oczywiście Europa. Mamy tutaj najmniej pingu, ale będzie prawdopodobnie najciężej, bo ludzie są najmocniejsi. Ja już mam tutaj gościa powalonego. Dzień dobry, dzień dobry. Także pierwsze fragi już za nami i jest jeszcze jeden gdzieś tutaj. Ja powiem tak, przylecieliśmy. Fuck, jest jeszcze jeden. Był gdzieś na górce, dojeżdża mnie. Aha, bo ty jesteś w innym miejscu. Ja tutaj mam jeszcze kogoś innego. No może ja ci pomogę, co? Pomagaj, śmiało, ja go tutaj klepię. Biało 25, 0 ma, 34 biało. Kolego, musisz być mój. Leży, mam go. Czarny koteczek. To chyba Polak. Dobijamy. Ja podnoszę sobie beczki i też mam jednego gościa obok, więc go zaraz dojadę. Ja szybko leczę się apteczką i lecimy po kolejnych. Plan jest dzisiaj taki, że cały czas dojeżdżamy i rozjeżdżamy i w ogóle wszystko gość na mnie. Ja mam gościa kolejnego. Leży. Pięknie, ja wybiłem się kulką. Biało 25. Nawalam do niego, 0 leży. Ej, on ma nick, że jest psem. Okej. Śmieszny nick, ciekawy, interesujący. Czy ty tam jeszcze kogoś masz, czy nie? Czy to jest ostatni? A bo tu ty strzelasz z górki. No, na tą chwilę wygląda, że to jest chyba ostatni. Więc początek meczu bardzo dobry, 4 fragi. Teraz tylko awupka i lecimy dalej. Ej, słyszałeś te strzały? Czy mi się wydawało? Koło mnie coś. Ja jestem bardzo daleko, więc musisz sobie tam radzić. Bombę mu daję, 0. To jest ten Polak, to jest ten Polak, jakby co. On jest mocny, 8. Nie gadajcie, że on mi ucieknie. Ja tutaj sobie jeszcze zlutuję, Zakrzak sobie tam da radę. Jakaś snajpa by się przydała. Zakrzak, pamiętaj o snajpie, którą masz zabrać. Właśnie pamiętam, pamiętam. Tylko tego gościa bym chętnie gwiznął. Jest tu biało. Leży, dobra, leży, leży, ale ja też leżę. O cie, panie kapitanie, no to ja muszę lecieć po ciebie w takim razie. Ej, widzieliście kiedyś taką sytuację, żeby zginąć od snajperki, ale w tym samym czasie tego chłopa porobić? Widzowie, Rafa mnie odrodził, lecimy dalej. Lecimy na miejscówkę bossa, otwieramy safe. Przynajmniej taki jest plan. Ej, tu pod nami jest typ, jeden. No, stuwa. Dobra, leży, leży, druga stuwa wleciała, elo. I stuwa. No i to mi się podoba, widzowie, to mi się podoba. Eliminujemy bossa, bierzemy medalion, mityka, skanujemy twarz, otwieramy safe. Sezamie, proszę się tutaj otworzyć. Szybko, szybko, szybko. Rafa, czy my coś w ogóle chcemy z sejfu? Ja bym jakąś lepszą pompę przygarnął, a wupką też nie pogardzę, chociaż ona ma słaby celownik. Ja potrzebuję golda, więc ja sobie wezmę golda po prostu. Nie wiem, czy widzicie, ale przy nas są gości z medalionem i robimy na nich pułapkę, zobaczymy, czy się uda. Robimy pułapkę, a wy zostawcie łapkę. Tak jest. Widzowie, oni tu idą. O stary, żebyśmy się tak nie wywalili, bo będzie przypał. Ej, oni tutaj idą na kucaka na 100%. Oho, kroki, wchodzą, chyba. Ty, oni mogą być dobrzy, stary, oni mogą być naprawdę dobrzy. Na, wchodzą. Ej, wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. 3, 2, teraz. Aj, nie trafiłem go, nie trafiłem go, choinka, ale oni są do ogrania. Mówisz? Ja chciałem AWP-em wywalić, ale no też nie trafiłem. Ej, dobra, dobra, robimy ich na lajcie. Biało, 65, dostał gonga. Ja się podleczę, może, wiesz, ja się podleczę. Śmiało, śmiało, śmiało. Też się leczę. Wyedytuję, 100%. Moje? Dobra. Uhuhu, jaka bomba. Stuwa, leży, elegancko. Dobra, ja idę na drugą stronę, bo prawie zginęłem. Ej, ole ich tutaj, stary. Nie no, to na IQ zostali porobieni, naprawdę. O, jest, 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 podmienia ścianę. Jego ściana. Kolego, do kogo ty próbujesz podbijać, nie do nas. I biorę lepsze rzeczy, czy to jest lepsze? Zmienimy sobie to i to. Ej, pa, jakiego tu masz skara kozackiego, weź sobie. Mi przydałaby się tylko lepsza pompa. Ja z mojego ekwipunku jestem totalnie zadowolony, ale pompą w sumie bym nie pogardził jakąś złotą. 16 osób do końca meczu. Trochę nas jest, więc ja celuję w 20 kili w tym meczu, ciekawe czy się uda. Nie, no to jest możliwe. Jest, jest i to naprawdę bardzo. Ale dawno nikt nie zginął. Pytanie dlaczego? Ktoś się strzela daleko na antenie. Właśnie tam patrzę, ale nic nie widzę. Ty, ładują w powietrze, widziałeś to? 10 osób do końca. Ej, zobaczcie, ile ludzi z medalionami jest za nami. XD. To może być jedno duo i jedna osoba, która ma medalion, bo my mamy... Ha, bo my mamy jeden. Nie, dwa. Czekaj, ja mam... Ej, tu macie jeden, weź sobie. O, dzięki. Już myślałem, że się nie podzieli. Ej, no zapomniałem, halo. Bez takich. Ej, to będzie na awupkę. Ja coś czuję, że tutaj zaraz awupka wleci. Kolego, kolego. Stąpasz po cienkim lodzie, tak powiem. Few minutes later. Tu gdzieś walą się goście na tym budynku. Może jakaś awupka, coś tego? W budynku może. Ej, tu, u mnie, u mnie. Idę, 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 idę. Gdzie go ma? O! Masz go? Widzę, łapka w górę tutaj. Ta, 290 głowa w powietrzu. Medalion tam jest? Jest. No to stary, pięknie, o to chodzi. 6 osób do końca. Dawaj po medalion, stary, tylko tam są jeszcze goście, pamiętaj. Aha, dobra, dobra, dobra. Widzę, medalion. A, im zgarnę. Siedzi. Ty zabrał medalion, no, XD. Moja ściana. Dostał, biało ma, bardzo biało. Zmieniam ściany, okay. Znowu moja. Bomba, dwóch, bomba leży, drugi leży. I ja nie mogę. Ej, widzowie, mamy 5 medalionów w jeden mecz, chyba. Ej, to jest bardzo dobry mecz, biorę skara. Ile masz medalionów? Ja w tej chwili nie wiem, ile mam, ale chyba 2. A ty? No to mamy 5 medalionów, stary. Easy. Ej, są tu chłopy, widzowie.
mocne. Co? 116. Dobra, mam 5 medalionów, to się musi udać. Ja, no z każdej strony mnie walą. A, bierz. 1000 matca. Dobra, jest. Przed chwilą się nie udało, ale wygrajmy teraz. Sto, leży. Brawo. Mamy fraga. Drugi biegnie, drugi leży. AWP. Jeden spada. U mnie na głowie też. Hop. Ostatni. Żeby się nie podnieśli, bo tutaj gdzieś ten jeden leżał. On się leci, stary, zero ma. Leży. Mamy to. Europa zaliczona. Widzowie, przyszła pora na Amerykę i od razu lecą goście, więc będzie grubo. I chłop wbija do okna. Jeden leży i jego kolega jest gdzieś w środku. Zero ma i leży. Mamy pierwszych dwóch Amerykanów. Jak widzicie, na Ameryce 125 pingu. Chłopa tu mam. AWP, leży głowa. Jeszcze jeden. Uhuhu. I dobra, dwa strzały, dwie głowy. Elo, idziemy po medalion. Mam tu chłopa, widzowie, ale mam hakie. Wyszedł, 18, 36, 50. 0, 0, 0 leży. Mamy to. Ale on nie miał medalionu. 346 minutes later. Co oni trafiają? Box, ginę. Zero ma, leży, ja nie mogę. Ale dym, leży jeden. Dobra, mamy to. Ej, powiem szczerze, wygląda to fajnie. Aha, to jest bot. Ten jeden. Tam jest jeden bot, Zakrzak. Czekaj, oni walczą między sobą? A, ktoś jeszcze dostał teraz ode mnie przez przypadek. Są tu. Leży. Tu jeszcze jest w boksie chyba, ziomek. A, jest, uwaga. Jeden? Czemu w ogóle wszyscy walczą tutaj? O co chodzi? Dobre pytanie. Widzowie, 20 osób do końca meczu. Wygląda to bardzo dynamicznie, w sensie nasz gameplay. Cały czas z kimś walczymy, jak widzicie, sporo fragów. Ale co? Lecimy jeszcze po wina. Tu są małe potki, jakbyś chciał. Czy wezmę, dziękuję bardzo. I dobrze by było te medaliony zdobyć od tych gości. I oni chyba mają medaliony, widzę na mapie. On dostał ode mnie 57. Gdzie oni są? Czemu ja ich nie widzę? A na górce? 32, 64 biało. AWP 110 dostał. Zero ma. Zaznaczysz? Tutaj. Ale jakbyśmy ich porobili, no to szczerze win w kieszeni z medalionami. Ej, lecę ja! Zakrzak, chłopie, zakrzak na lotni w Ameryce. 110. Leży. Ej, kroki pod nami. Ej, goście u mnie. Na Tyrolce coś. Oni wyjdą w tym domku. Bij ich od tamtej strony. A, ja będę tutaj czekał na nich, czekaj. Wyjdą czy nie? A, wychodzą plecami u mnie. Jeden wyszedł na plecy. 33. Oj. Wbija mi do boksa. Na razie żyje, ale to może się zaraz zmienić, bo mam low. 50, biało. Ja zejdę i to skolapsuje. Jak widzicie, zostały dwie drużyny, więc zostaliśmy 2-2 z Amerykanami. Czy wygramy? Mam nadzieję, że tak. Oni już patrzą od strony strefy NESE między. W boksie go mam. Ja idę. Boksowałeś go? Nie. Jest tu. Biało, zero. Leży. Ostatni został. Ja tylko z medalionami powaliłem, stary. Ej, znowu będziemy mieli 5 medalionów. On tu gdzieś jest u mnie. Ta. Stuwa. No i mamy go. Ameryka Północna zaliczona. A więc widzowie, przyszła pora na Azję. Jak widzicie, ping nas nie rozpieszcza, bo jest 250. To trochę boli. Mam gościa. Proszę, tutaj dwa fragi zaliczyłem. Tutaj nie ma latania na moje beczki. Plan jest oczywiście prosty, lecimy po wygraną. Powiem wam jedną rzecz. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie na Azji jeszcze nigdy nie udało mi się wygrać gry, więc dzisiaj będzie ten pierwszy raz. No chyba, że nie wygramy, to nie będzie. Ale musimy wygrać. Jesteśmy teraz na etapie przejmowania sejfu i medalionów standardowo. Żeby wygranie gry było po prostu prostsze. Rafa, co tam się dzieje? Trochę spadłem z wysokości, ale tylko troszeczkę. Okej, ja kończę tu bota. No chłopie, ile tu jest potworów? Znaczy nie potworów, tylko pomagierów. Trzeba ich wyjaśnić. I idziemy do sejfu. Otwieramy sejf. Ej, mam totalne déjà vu, bo już dzisiaj tutaj byliśmy. Był dosłownie identyczny scenariusz, tylko że na Europie. Może to była Ameryka? Już nie pamiętam. 37 osób zostało do końca meczu, a naszym planem jest teraz przejąć wieżę meteorologiczną, żeby oczywiście widzieć strefę. No jednak, widzowie, nie przejęliśmy wieży, bo karta wyparowała. Ja nie zauważyłem tego, że mam dwie snajperki w ekwipunku i nic poza tym. Czekaj, nic poza tym? Nie masz pompy? Nie mam nic, nie wiem co ja zrobiłem. No to powiem ci, Rafa, że może być ciekawie. Jest jeden gościu, Rafa. O, 110 zawupy. Tutaj loła ma. Daję mu tam lepy, mam nadzieję, że dostanie. Biało 30 lepą. Nie, no ja w niego wjeżdżam, stary, no nie mogę nie wjechać. Daję mu pompę. Biało, leży. Na poceniec. To była bardzo dobra i ważna akcja. 16 osób do końca, lecimy po wina. Kolejna strefa pokazała nam się na mapie i okazuje się, że jest ona akurat na końcu mapy, w miejscu, w którym nie ma nikogo, a gdzieś tam przy tym domku są 3 medaliony, więc pozdrawiam serdecznie. Prawie dostałem, plecy mam. Ale dostał dynię, stary. Gościu z medalionem porobiony, dawaj do mnie. Ja już wjeżdżam, tylko go zaznacz, gdzie on jest. Przede mną. Ja go może bym dobił, fajnie by było. Dobra, dobity, wjeżdżaj tam. Dobra, będzie leżeć. O, 112, ma mało i w locie.
O kolego, kolego, daj się porobić. Ja ci powiem, Rafa, ciekawostkę. Wiesz, że to jest trzeci serwer, na którym mamy 5 medalionów? Nie, myślałem, że polecimy, tak szczerze. Aha, aha. Ja proponuję zdobyć ten jeszcze jeden, nie? Musimy mieć 5, tylko wiesz, oni będą się chcieli odrodzić pewnie na tym statku. Ja patrzę na tych gości jeszcze z pleców. Oni byli na wyspie, ale ich nie ma tutaj nigdzie. 5 osób tylko jest do końca? Czemu ja myślałem, że z 15? Ej, ziomek z medalionem leci na statek. Na pewno od pleców jest dwójka, więc ja bym się skupił na nich, a tego Michka zostawił na koniec, tak szczerze. A widzę. Fajnie byłoby trafić, ale na tych lagach z AWP-y to jest, widzowie, naprawdę cud w ogóle trafić. Jest jakiś kiełbas. Ej, czekaj, kiełbasa będzie wychylać? Dodawaj kiełba. Jeden jest pod... 116 kiełbasa! Nawet nie wiem, jak to weszło na tych lagach. Ej, wszedł tam do domku, musimy przejść. Widzowie, pokażemy wam teraz taktykę. Używacie siorba, używacie kulki i lecicie w kosmos. On jest tutaj, ten jeden. Okej, może tyrolka? Dawaj tyrolka. I on rebootuje, czy mi się... Tak! O nie! Powietrzu, 14, biało. Ale źle. Leży. Za WP-y. Dobra, ja podjeżdżam na blisko, stary. Musimy w niego wjechać, musimy. A gdzie on jest? Halo. Ode mną gdzieś? Nie gadaj, że oni się rebootują. Podnoszą się, nie wierzę. 34. 120. Dobra, dostał kiełbas. Pięknie, kiełba. Ja go tu mam. Wjeżdżam, leży. Gdzie on ten medalion, Rafa? Oho, od pleców mam gościa. Pomóc ci? Jest źle? Nie, ja wychodzę do ciebie. O, nieźle. Wyrzuciłem go chyba do góry. Lecimy po wina, widzowie, no musimy. Nie zerwał? O, chłopie, przez drzewo dostał. On leci tu do nas, jeden, na blisko. A drugi został, nie? A tak, ten jeden wychodzi do lewej. Ja zaraz tą kiełbasę upoluję, stary. Wrzucam go na grilla, widzowie, tak o. A kiełbasa przechodzi. Ej, bo my zona nie mamy. A, nie mamy. Ja, stary, buduję tutaj schodki podwójne do góry. O, przebudował mnie, ale ja go chyba... Nie, nic mu nie zrobiłem. Kolapsuje dziada, spada, gdzieś na mnie. Dobra, przejdźmy przez ten. Wypij sobie podka. Jakbym go zboksował. Box, Rafa, box. Dawaj go. Dobra. Edytuję. Zero. Leży. Musimy iść. Przekuj. Ej, tam jest otwarte. Nie dam rady tędy. Dobra. Na mnie. O nie. Ale trzymam go w strefie, stary. Trzymam go. Nice! Dobra, nice! Mamy to. Azja również zaliczona. A więc, widzowie, przyszła pora na Brazylię, czyli Amerykę Południową. W ogóle lecę na jakąś bazę, na której jestem pierwszy raz. Nie mam pojęcia, co mnie tu spotka. Wiem jedno. Spotkałem tu gościa, więc życzcie mi powodzenia. Wylądował. Ej, on kuca! Co on robi? Ty, nie wiem, co on robi, ale... Ale idzie po broń, więc eliminuję go. Mamy pierwszego. Dobijamy elo. Przejmujemy tutaj Brazylię, tak? Widzowie, przejmujemy Brazylię. Gdzieś jest drugi. Strzelają się. Czekaj, impulsem na głowę. Mam gościa za krzak. Wziął mi snajperkę. Koszę go. Oddawaj snajperkę, gościu. Ja robię trika, bo się tu chłopy biją. Aha, to niezły trik. O mnie, pokonali się. Leży. Ale tu jeszcze ktoś jest, bo on jest powalony. Gdzie? Panowie z Brazylii, proszę nas tutaj tak nie dojeżdżać. Czemu tutaj tyle ludzi jest? Halo. Mam kroki. O, jest tu kitek 60. Bomba leży. Few minutes later. Ogółem mogę wam opowiedzieć całkiem ciekawą historię związaną z Brazylią, z serwerem Ameryki Południowej. Bo kiedyś w sumie z Rafą wygraliśmy na tym serwerze skina. Dokładnie J Balvin. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, czy nie? Pamiętam, to było tak późno w nocy. To były czasy. Ej, jak chcecie, żebyśmy grali turnieje, łapka w górę. Łapka w górę, ja w sumie wróciłbym do tych czasów. Mam gościa, boom, raz, mamy cię. Mamy drugiego. I bardzo możliwe, że tu się goście odradzają, weź to sprawdź. Wygląda na to, że chyba tutaj nikogo już nie ma. No cóż, widzowie, no po prostu się nas boją, tak? Tak mi się wydaje, że się nas boją, bo my tutaj naprawdę ostro wjeżdżamy. AWP-a by mi się przydała, weź to daj AWP, gościu. Wyskakuję za AWP. Proszę bardzo. 10 osób do końca. Czy Polacy zwyciężą na Brazylii? No miejmy, widzowie, nadzieję, że tak. Ale na razie musimy skupić się na tym, żeby pokonać tych ziomków, którzy są potężni. Ej, mam tu chłopa, dostał AWP 110. Nawalam do niego, leży. Mamy to. 120. Dobra, już tam idę. 5 osób do końca, widzowie, końcowa. Trzeba to zrobić, stary, trzeba. 110 za WP. No, więc słuchajcie, znowu przyszła pora, tak jak na Ameryce, że zostaliśmy 2 na 2 i musimy zwyciężyć, więc powodzenia dla nas. Ja lecę tutaj od drugiej strony kuknąć. Mam nadzieję, właśnie, że ich tu nie ma. Właśnie możemy tak od dwóch stron, no, to nie jest głupie. Opowiem ci, że jest potencjał w tym, co my robimy. Jakby tak wychylili, no to ja bym ich tu zdjął. Weź tam strzel coś. Właśnie mam taką pozycję idealną. Czekaj, ty jesteś tam? Panowie, wychylcie banie. Na blisko mam gościa. Strzelaj do nich. 70. AWP 110 AWP. Ma tam biało. No, padnij! Wychodzi do ciebie jeszcze jeden. 101 dostał tam. Leży. Dobrze. Teraz tak, na spokojnie. Ulecz się, w sumie jesteś uleczony. I musimy go z dwóch stron jakoś, czy coś. A, ja tutaj mam bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja go kolapsuję, stary. Poczekaj, on zleci na ziemię. Dobra. Aha, dobra, jednak nie. Biegnę do ciebie, uważaj. 50. Ale lagi. Lagi jak 150, ja bardzo dobrze o tym wiem. 18, 36, 50. Spamuję go.
No, lecę! Wej od boku, ja od góry. Wiesz, co jest najgorsze? On ma medalion i on się leczy instant. 24. Biało, biało, 88 biało. Wklejać się w niego na maksa? On jest pod dachem chyba. On jest tu. Leży. Zwyciężamy na Brazylii. A więc przyszła pora na Oceanie. Ping na Oceanie jest jeszcze gorszy niż na Azji, bo mamy go 300. Ja nie wiem, jak my tutaj mamy wygrać mecz. Zdobyliśmy medalion Petera Griffina. Oznacza to tylko jedno. Mamy jego mityczną pompę. Mamy save, który teraz sobie otworzymy. I tak w sumie... ty gościu, proszę nie straszyć. I tak w sumie ja jestem ciekawy, ile w tym filmie mieliśmy już medalion. Ale minimum, myślę, około 17, coś takiego. Łącznie to chyba więcej. Może i nawet więcej. Mam gości, dostał głowę, leży. Drugi się schował za drzewem, dawaj go. Mam go na WP, dobra, leży, siemano. John Wick pokonany. Ej, ile tutaj pięknego lutu jest, potki, ryby, wszystko. Do wyboru, do koloru, dosłownie. Chłopi, ja znalazłem lamę na drzewie. Właśnie po nią lecę. Wiesz, w takim razie lamę, to jest prawdopodobnie pierwsza lama, jaką w życiu znalazłeś na oceanie, tak podejrzewam. Też mi się tak wydaje. Jak na razie naszym planem jest to, żeby grać na spokojnie. Mamy tutaj takie lagi, że na pewno nie chcemy wchodzić na wyspę, jest to za duże ryzyko. Ktoś dostał z tego. Ty stary gościu, tu jest pływa w wodzie. Ja chciałem tylko wyłowić ryby, ja mu nic nie chciałem zrobić. 3, 2, 1, go. 116, ole wyrwał, ty. Ale ile czasu to w ogóle leciało, stary. To w ogóle jest hit. Tu jest jakieś 300 metrów. Powiem ci jedno, te ziomki są troszeczkę dziwne. W sensie robią dziwne rzeczy. Podchodzą nas? Co? Ooooo! Leży? I drugi podszedł nas. 290, Rafa. 290. Schodzę na dół może. Ej, ale przyznajcie, ten strzał był naprawdę dobry. Ej, oni mogą tu być dwójka, no nie? Za tą skałą jest. Leży. Zgarnij medalion, bo ja już mam jak coś. 4 osoby do końca i 3 drużyny. Więc oznacza to jedno, zostaliśmy na 2 solówki i mam nadzieję, że w tym właśnie momencie wypełnimy ten challenge. Chłop się tam buduje, może AWP-om byśmy to skończyli. On to boi się chyba ruszyć gdziekolwiek. Chyba trochę to... 110, ale ja też, ale nie przejmujemy się. Jeden za jeden, ale w sumie wyrzucam go impulsem. Wyleci. Wyleciał? Nie, aha. Nawalam mu, on się tam leczy, nie ma leczy. Jeny, już widziałem, jak mnie trafia w głowę. Ja go podwalam. On celuje do mnie za WP cały czas. 34 dostał. Teraz spada. Aj. Biało, 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 34. Ej, stoi za drzewem, chyba nie ma matca. Pyk, AWP 116 dostał. I uwaga, widzowie, chodzę mu do boksa. Rafa, dawaj go tam od drugiej. Gdzie on jest? Koło mnie. Co? Nie dostał. 34. Pompa leży. Zwyciężamy na oceanie, a tym samym zakończyliśmy challenge.